Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo24, a moim Państwa gościem jest pan Jan Dzięcielski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałem jeszcze w naszej rozmowie na początek nawiązać do tego, co przerażało nas wszystkich, gdy wielka woda zalewała południowe rejony naszego regionu. Mówię oczywiście o Kotlinie Kłodzkiej i Jeleniogórskiej, choć oczywiście zagrożenie wielką wodą idącą Doliną Odry no też było znaczne i tak naprawdę do ostatniej chwili zastanawialiśmy się, jak to się skończy. W czasie relacji, także tych, które były na naszej antenie, częstokroć było widać, że te tereny zalane wodą to są także tereny leśne. Chciałem zapytać, jak to wygląda w rzeczywistości? Czy takie lasy, które znajdą się pod wodą, czy to są lasy stracone? Czy to jest tak, że wy jako leśnicy jesteście w stanie je odratować? Pytam o to nie dlatego, że wydaje mi się, że tam woda może tak wprost zaszkodzić drzewom, ale mam świadomość, że szczególnie ta woda, która szła Odrą, no, ona bardziej przypominała ściek chemiczno-biologiczny niż taką wodę, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni w kranie. Jeżeli idzie o wodę, która płynęła Odrą i te tereny zalane, tutaj mówimy o terenach zalanych na terenie nadleśnictwa Oława, ten polder Lipki, to zostało zalane około 5 tysięcy hektarów. Potężna przestrzeń. Tak, to głównie tereny właśnie leśne, ale te drzewostany i ten polder jeszcze był wybudowany za Niemca i te drzewostany są przyzwyczajone do takiego zalewania. Tu mieliśmy do czynienia też to, co pan redaktor stwierdził, z tymi zanieczyszczeniami, ale las stanowi właśnie taki bufor i las pochłania te zanieczyszczenia. To są najczęściej fekalia, czyli jakieś zalane oczyszczalnie, które później te fekalia spływają razem z Odrą. I ten las stanowi taki bufor i te fekalia i to wsiąka w glebę. Ja tutaj tylko apeluję do wszystkich, żeby z tych terenów, które były zalane, mówię o terenach zalanych na tym polderze Lipki czy na polderze w nadleśnictwie Wołów, nie pozyskiwać grzybów. Tak się domyślałem, że pewnie o tym właśnie pan powie, tak, że rzeczywiście tak. To nie jest najlepszy czas w tej chwili. Nie, to nie jest czas, żeby tam po tych terenach spacerować, dać czas przyrodzie, żeby ona się odrodziła. Jeżeli idzie o sam drzewostan czy sam las, najczęściej to są tereny lasy łęgowe, czyli takie lasy przyzwyczajone do takiego okresowego zalewania i one naturalnie tam rosną i one naturalnie zawsze wręcz dobrze się czują w terenach zalewanych. Oczywiście lepiej, gdyby to była woda czysta. No w tym przypadku niestety mamy do czynienia z tym, że mamy różne zanieczyszczenia. I rozumiem, że ta chemia, która też płynęła, ona była na tyle rozcieńczona, że takich bezpośrednich szkód nie powinna też tym drzewom tam wyrządzić. Tak? Nie powinna drzewom bezpośrednich szkód wyrządzić. Gorzej będzie z zanieczyszczeniem takimi śmieciami wielkogabarytowymi, bo one spłynęły i zatrzymały się. Zatrzymały się na tych lasach, na tych drzewostanach. Teraz przed nami leśnikami po prostu okres sprzątania z tych śmieci, ale takich śmieci w ciągu roku sprzątamy bardzo dużo z terenów, z terenów leśnych. To jest jakby dodatkowy, mówiąc, pseudobonus wynikający z tej powodzi, że musimy teraz ten teren oczyścić. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to są tereny górskie. W czasach rządów PiS doszło do hurtowych wycinek lasów, szczególnie w czasie obowiązywania niesławnej Lex Szyszko, kiedy cięto co się dało, gdzie się dało, mając świadomość, że to za długo nie potrwa. I między innymi w jakiejś części zostały ogołocone zbocza gór, szczególnie na działkach prywatnych, tam gdzie zakładano, że to się może, nie wiem, pod zbocza narciarskie, stoki, czy pod jakieś przyszłe ośrodki, żeby mieć święty spokój. Pytanie pierwsze, na które domyślam się odpowiedzi, czy to jest tak, że takie gołe zbocza przyczyniły się także do tych powodzi błyskawicznych?
Na pewno gołe zbocza przyczyniają się do tego, że ta woda szybciej spływa. Jeżeli idzie o tereny lasów państwowych, to nie możemy mówić o gołych zboczach sensu stricte, ze względu na to, że my mamy przeważnie 2 do 5 lat na odnowienie powierzchni i tam, gdzie ewentualnie lasy państwowe wycinają, to my te powierzchnie odnawiamy i odnawiamy na... Ja dlatego podkreśliłem, że to głównie było na działkach prywatnych. Tak, na działkach prywatnych ta nieszczęsna ustawa, o której pan tutaj dzisiaj wspomina, faktycznie spowodowała tutaj w terenach górskich, ale chyba większe spustoszenie w terenach nadmorskich. Ona spowodowała, że no, zakusy, może nawet nie chodzi o samych deweloperów, bo często mówienie o deweloperach to brzmi tak pejoratywnie, czyli po prostu źle, a przecież ci deweloperzy budują dla nas mieszkania i każdy chce gdzieś mieszkać, ale to generalnie właśnie pod kątem stoków narciarskich, czy pod kątem zamieszkiwania na przykład przy samej plaży zrobiło wiele złego. Ale mówię, z punktu widzenia lasów państwowych i z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej akurat na ziemi kłodzkiej, my musimy tam te lasy przebudowywać. Mamy tam lite świerczyny i musimy w przeciągu 40-50 lat przebudować te drzewostany na drzewostany takie, jakie tam naturalnie rosły, czyli drzewostany bukowo-jaworowo-jodłowe. Macie te tereny już przejrzane? Tak, mamy badania naukowe zrobione, zresztą poparte również przez ekologów, tu też między innymi z naszego miasta, którzy mówią o tym, że te drzewostany, te lite świerczyny, które rosną w Sudetach Wschodnich, czyli na ziemi kłodzkiej, czy w Sudetach Środkowych, one powinny zostać przebudowane. I teraz naszą rolą jest, by to zrobić jak najszybciej, ale też zrobić tak, by nie było to ze szkodą dla przyrody, ale też ze szkodą na to, co pan redaktor przed chwilą powiedział, żebyśmy zwracali uwagę na ten szybki spływ wody. Tylko, że przy takiej ilości wody, jaka nas spotkała przez te 2 tygodnie temu, czyli w przeciągu 2-3 dni spadło 400 litrów wody na metr kwadratowy. No to jest nie do powstrzymania. Nie do powstrzymania, czy to przez las, czy to przez, nie wiem, jakieś zbiorniki. Tych zbiorników naprawdę musiałoby być dużo i one powinny być oczywiście w jakiś sposób bardzo zabezpieczone, żeby ten napór wody później... Chociaż wiemy, że w ciągu ostatnich lat, dokładnie 8, zrezygnowano z budowy całej masy tego typu zbiorników retencyjnych właśnie niestety w tamtych rejonach, które ograniczyły, nie wyeliminowałyby oczywiście tej katastrofy, ale ograniczyły tylko ograniczyły. No, przykład Wrocławia i zbiornik Raciborski pokazuje tak samo, że można. Że można. Tak samo te poldery, o którym żeśmy na początku rozmawiali. Polder Lipki tutaj na Oławie przyjął 30 milionów metrów sześciennych wody. Tutaj jak żeśmy jechali, jak ktoś, zresztą wielu Wrocławian jechało na wschodnią obwodnicę Wrocławia, to widziało, jak to wszystko jest zalane. Teraz już po tej wodzie prawie nie ma miejsca. Ta powódź, ta katastrofa jest oczywiście spowodowana zmianami klimatycznymi. Coś, co jeszcze pod koniec XX wieku wydawało się, że to są wody tysiącletnie, mówię o powodzi 97 roku, nagle okazuje się, że zbliżone stany mamy co kilkanaście lat, czyli częściej niż ktokolwiek by się wcześniej spodziewał. I to jest jeden ze skutków tych zmian klimatycznych. Drugi, o którym czytałem niedawno i który, no nie ukrywam, zrobił na mnie piorunujące wrażenie, to to, że podobno część polskich drzewostanów zaczyna obsychać, wymierać z powodu odwrotnego efektu, czyli tego, że Polska pustynnieje. Znaczy to jest tak, że my mamy pomimo tej powodzi, paradoksalnie, my od lat mamy problem z ilością wody w naszym kraju. I w tym artykule wyczytałem coś, co brzmi dramatycznie, czyli że wymierają polskie dęby, drzewo symbol naszego kraju. Chciałem zapytać, jak to wygląda na Dolnym Śląsku? Czy też obserwujecie takie zjawisko? Obserwujemy masowe w zasadzie zjawisko zamierania drzewostanów dębowych, jesionowych, jakby na drzewostany z kolei sosnowe wchodzą gatunki, które do tej pory nie obserwowaliśmy jako zagrożenie. Mówimy tutaj o jemiole na przykład.
i różne czynniki, które są związane właśnie z tym procesem, o którym pan redaktor wspomniał, czyli zmianami klimatycznymi, dotykają Dolnego Śląska, ale dotykają również całego kraju. Paradoksalnie o tym, co pan redaktor powiedział, my tu na Dolnym Śląsku borykaliśmy się z powodzią, a na wschodzie Polski mamy do tej pory, borykamy się z problemem potężnej suszy. Badania naukowe, o których pan tutaj przed chwilą powiedział, też mówią o tym, że nasze tereny mogą stepowieć. Tak więc to wszystko jest przed nami, żebyśmy wypracowali jako kraj jakiś wspólny program, który będzie powodował, że przy takich opadach deszczu będziemy mieli gdzie magazynować tą wodę. Bo takich okresów, o których mówią naukowcy, że mamy okres suszy, i za chwilę właśnie te nawalne ulewy. Te ulewy paradoksalnie nie powodują tego, że ta woda zostaje w glebie. Bo nie ma gdzie. Ta woda jest, ta gleba jest tak przesuszona, że nie ma gdzie wsiąknąć. Takie opady powinny być przede wszystkim mniej intensywne i długotrwałe. A my mieliśmy nawet na Dolnym Śląsku opady przez 4 dni. One były nawalne i intensywne i ta woda nie wsiąknęła w glebę. Ona spłynęła. Spłynęła właśnie do Odry, do Byszczycy i popłynęła dalej. I dalej będzie problem suszy. Czy pan ma wrażenie, że politycy rządzący mają świadomość tych problemów i w jaki sposób reagują na apele wasze, leśników, żeby zacząć planować te różnego rodzaju zmiany, choćby właśnie w drzewostanie takie, no jak sam pan powiedział, rozłożone na dziesiątki lat, bo inaczej się nie da, żeby te polskie drzewostany być może w innym kształcie, z innymi gatunkami, ale jednak żeby ratować? Ja mogę się wypowiadać na temat Dolnego Śląska, bo tutaj jestem w stałym kontakcie z wojewodą dolnośląskim Maciejem Awiżeniem, z panem marszałkiem Pawłem Gamcarzem i rozmawiamy o tym. Przede wszystkim rozmawiamy, jak zapobiegać temu, żeby ta woda spływała do tej Odry, żeby ta woda zostawała gdzieś tam na terenie gminy, bo już chyba kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że mamy rejony naszego Dolnego Śląska, gdzie wody po prostu brakuje. Dokładnie. I w takim okresie, kiedy faktycznie ta woda spada, czyli po prostu w końcu mamy deszcz, powinniśmy ją magazynować w różnych zbiornikach. Ja nie jestem specjalistą hydrologiem, jak powinniśmy to robić, ale uważam, że tak, że powinniśmy to robić i zarówno pan marszałek, jak i wojewoda rozumieją ten temat. Jak pani minister klimatu była 2 tygodnie temu na terenie Dolnego Śląska, też żeśmy o tym rozmawiali. Ja mówiłem w kontekście takim, że jeżeli samorząd już nie ma tej wody, to często poszukuje tej wody na terenach leśnych. I ja prosiłem, byśmy tak zmienili przepisy prawa, bym ja jako dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych mógł szybciej reagować na prośby i zapotrzebowanie mieszkańców. Często to są prozaiczne rzeczy, jak chociażby badanie, czy ta woda na terenie leśnym jest. My mamy taki gorset prawny, że często to trwa miesiącami, a trzeba to usprawnić, bo w danej chwili mieszkańcy na przykład nie mają wody i my jako leśnicy i też mieszkańcy tych terenów nie możemy udawać, że problemu nie ma. Musimy reagować wspólnie z samorządem, żeby tą wodę w jakiś sposób dostarczyć. I na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy my, mieszkańcy regionu, w jakiś sposób możemy wam, leśnikom, pomóc w ratowaniu dolnośląskich lasów? Znaczy się, jako leśnicy, jako kadra jesteśmy jakby wykształceni w tym zakresie. Lasy Państwowe mają... Ale mi chodzi nawet o tak prozaiczne rzeczy, jak kwestia ryzyka pożarowego i tak dalej, tak? Bo... No to każdy z nas, żeby... To powiem może trochę górnolotnie. No każdy powinien zaczynać od siebie. Jeżeli chcemy wpływać na to, żeby ten klimat tak gwałtownie się nie zmieniał, to chyba powinniśmy zmienić trochę przyzwyczajenie konsumpcyjne, czyli oszczędzać tą wodę, której tak wiele nie mamy. Czy musimy tyle kupować? Moim zdaniem nie. To są takie prozaiczne rzeczy, które każdy z nas może zrobić. Czy
powinniśmy produkować tyle śmieci? Moim zdaniem nie. A już na pewno nie zostawiać w lesie. A już na pewno nie zostawiać w lesie, ale też producenci na przykład zabawek czy jakichś opakowań. No często mamy mały samochodzik, a wielkie opakowanie na przykład plastikowe. Czy jest sens, by coś takiego robić? Moim zdaniem nie. I wszyscy chyba powinniśmy zacząć od siebie. Każdy z nas tą przyrodę chronić. Bo to, co mówią przedstawiciele klimatyczni, żebyśmy nie byli ostatnim pokoleniem, to wszyscy powinniśmy robić chyba dla dobra naszych dzieci, wnuków, żeby te lasy, żeby ta przyroda była i żebyśmy mogli żyć w jakichś komfortowych warunkach. Ale żebyśmy mogli żyć w komfortowych warunkach, potrzeba jest współpracy wszystkich, NGO-sów, lasów państwowych, samorządu, rządu, bo kraj mamy jeden i planetę mamy jedną, nigdzie się nie jesteśmy w stanie przesiedlić. I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Bardzo. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo 24.